Cześć. Skoro nie ma tu Pascala, to mogę Wam zdradzić mój doskonały przepis. Na co? Zaraz się przekonacie. Czy macie czasami ochotę na coś naprawdę pysznego, ale żeby nie stać za długo w kuchni? Ja też tak czasami mam. Nie chcę mi się gotować, ale chciałbym zjeść coś, co można szybko przygotować. Pokażę Wam teraz sposób na pastę, na makaron, który bardzo często sobie wtedy robię. Makaron, a dokładnie penę z tuńczykiem i pomidorami. To jest dosyć prosta potrawa, ale kilka dosyć ważnych elementów, żeby po pierwsze zrobić dobry sos, a po drugie przygotować pomidorki. Charakterystyczne, bo lekko słodkawe. W połączeniu z tuńczykiem, którego mam tutaj, z puszki, w sosie własnym, idealnie komponują się w jedną całość. To wszystko jeszcze zaostrzymy niewielką ilością ostrej papryczki. Będzie skórka cytrynowa, jak zawsze w przypadku sosu pomidorowego, u mnie obowiązkowo dodawana do środka. No ale zacznijmy od sosu. Mamy pomidory pelati, pomidory z puszki, które są razem z sokiem i wykorzystamy je w całości oczywiście do przygotowania sosu. Ale żeby sos był smaczniejszy, dwa ząbki czosnku i jedna cebula. To wszystko drobniej przesiekajmy. Cebulę kroimy w kostkę. Może być grubsza nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Wszystkie składniki i tak później będę miksował. To również jedna z tych rzeczy: jak często stajecie przed problemem zrobienia czegokolwiek, jak przychodzą znajomi, zaglądacie do lodówki. A tam wiatr hula, więc na pewno każdy z was ma jakąś puszkę z tuńczykiem i pomidory. To zawsze warto mieć, nawet po Dorendziu, żeby przygotować właśnie na szybko danie, którym rzeczywiście można się najeść. Nagrzane naczynie i do niego wlewamy oliwę. I przesmażamy cebulę i czosnek dosłownie. E, jak tylko się zeszklą, zalejemy to wszystko pomidorami. Nie wolno zbrązowić ani cebuli, ani czosnku, więc szybciutko. Troszkę pieprzu, zeszklona cebula i czosnek, zalewamy to pomidorami. Chciałbym troszkę to wszystko pogotować. Sosu pomidorowego nie wolno robić zbyt szybko. On musi przegryźć się razem z pomidorami i czosnkiem. No ale jakbym to zaczął teraz długo dusić, momentalnie odparuje mi cały odciek, cały ten sos, a zostaną same pomidory. A ja chcę mieć odpowiednią konsystencję, dlatego też do sosu doleję niewielką ilość wody, tym samym wypłuczę naczynia. Wodą mogę bilansować sobie konsystencję sosu. Dolewamy więc to wszystko, co zostało w naczynku. Pomidory delikatnie, tylko rozdrobnie, i gotujemy to wszystko około 5 minut na wolnym ogniu. Makaron. Ja użyję makaronu penne, bo też sos pomidorowy i długi makaron to chyba nie jest najlepsza kompozycja, szczególnie wtedy jak się ją je. Dlatego też będziemy makaron gotować krótki. Bardzo łatwy do zjedzenia, tym bardziej, że jest to idealna propozycja dla dzieciaków. Jako ojciec i letniej córki wiem coś na ten temat. Woda może być bez oleju, ale musi być z solą. Nigdy bez soli, więc do wody dodaję troszeczkę soli. Makaron po ugotowaniu musi być doprawiony. Sypujemy penę. Nie będziemy go hartować zimną wodą, tylko przelejemy niewielką ilością oliwy. Nie robię tak zawsze, żeby było jasne, ponieważ jak chcę makaron później odgrzać gościom, a chcę go przygotować wcześniej, to też hartuję go wodą szybko. Stoi sobie grzecznie czeka i w momencie kiedy przychodzą goście odgrzewam albo w sosie albo w wodzie. Natomiast teraz będziemy od razu łączyć go z sosem, dlatego też tylko oliwa. Sos pomidorowy ciągle się gotuje. Makaron również. Mamy 2-3 minuty na to, żeby przygotować jeszcze jedną rzecz, bardzo prostą i tą rzecz możecie wykorzystać absolutnie do niemalże każdego dania, jakie przygotowujecie w domu. Pomidory. Pokażę wam sposób, który bardzo często Robię w przypadku małych pomidorków, dodając je chociażby do sałatek. Przesypuję je do nieco większej miseczki, zamarynuję pomidorki delikatnie, dodając im trochę słodyczy. Miód, cienkim strumieniem wylewamy. Nie za dużo tego miodu, pamiętajcie. Tak jest. Troszeczkę pieprzu, do tego wszystkiego oliwa i bardzo ważny składnik. Czosnek w plasterki. Dodaję tutaj plastry czosnku. To wszystko teraz dokładnie wymieszamy. Przesypię na blachę i do piekarnika. Wysypujemy miodorki. Troszeczkę je rozsunę. Nie chciałbym, żeby się dusiły, a lekko zapiekły. Miód, który tutaj jest, pomoże. Im nabrać szybkiego takiego lekko złotego karmelowego smaku i koloru, dlatego też temperatura piekarnika nieco wyższa niż standardowa, 185-190 stopni. Wkładamy na około 4, maksymalnie 6 minut. Wracamy do sosu. Pomidory ciągle jeszcze w całości, natomiast już na pewno. Co czuć wyraźnie nad naczyniem e, czosnek z cebulą przegryzły się z tym sokiem pomidorowym. Mam tutaj odpowiednią ilość płynu, więc teraz to wszystko powinienem zmiksować. Ale zmiksuję, e, dodając jeszcze kilka składników. Postawię je na desce, żeby wszystko było jasne. Niewielka ilość cukru, szczypta rzekłbym, około 5 gramów na tę ilość zupełności wystarczy. Chodzi o to, żeby przełamać ten kwaskowy aromat pomidorów. Ten składnik możecie dodać albo i nie, ale ja go bardzo często dodaję, szczególnie jeżeli mam rybę, więc troszeczkę skórki z cytryny, powiedzmy z jednej trzeciej cytryny, ścieramy skórkę do środka. Do tego wszystkiego jeszcze coś, co sprawi, że Włosi padną na kolana oczywiście z żalu, ponieważ nigdy nie robią tego, co ja teraz robię. Masło, lekko zmrożone masło dodaję w niewielkie kawałeczki do sosu. Chciałbym, żeby sos był kremowy, aksamitny, gładki. Mięciutki w smaku, no tak, żeby przykrywał nasze kubeczki jak atłasowa kołderka. Dbamy o to, żeby makaron był rzeczywiście al dente. Moim zdaniem jest gotowy. Odcedzamy najpierw. Postawiłem go jeszcze na sicie, bowiem będę go przelewał za moment oliwą, ale chcę wam pokazać, jak powinien wyglądać w środku ugotowany al dente makaron. O, tutaj mam nadzieję dokładnie widać. Że w środku makaronu, na jego przekroju jest jeszcze cieniutka nitka ciasta nieugotowanego. To ten biały elemencik. Pilnujcie, żeby tak był zawsze ugotowany. No i teraz zrobimy właśnie to, co robią bardzo często Włosi: Doprawiają makaron oliwą. To, co trzymam w dłoni, to nie jest tłuszcz w tym przypadku. To jest przyprawa. Pachnąca, świeża oliwa doprawi makaron teraz. Przelewamy ten makaron tą oliwą. On troszeczkę tej oliwy wchłonie, będzie dużo smaczniejszy. O właśnie. W tym czasie możemy już zmiksować sos. Masło się rozpuściło. To wszystko teraz miksujemy na gładką, jednolitą masę. Ok. Daję troszkę soli, niewielką ilość pieprzu. Ok. Troszeczkę jeszcze skórki z cytryny. I wyjmę pomidorki. Zobaczcie, jak pięknie schodzi z nich skórka. Można ją bardzo łatwo zdjąć podczas nawet jedzenia makaronu. Nie zdejmujcie jej teraz, ponieważ to wszystko się rozpadnie. To taki ładny element dekoracyjny, oprócz tego, że ładny, jeszcze bardzo smaczny. Miodowo-czosnkowe pomidorki. Tutaj widać, że ten miód zaczyna się już karmelizować również na pergaminie, więc to najwyższy czas, żeby pomidorki wyjąć. Odstawię je na moment na bok. Okay. Mamy przygotowaną bazę pod makaron. Sos jest gładki, jak samitny, doprawiony, ale brakuje mu jeszcze co najmniej trzech składników. Składników, które tak naprawdę sprawią, że sos będzie troszkę inny. Jest ostra papryczka, pikantna papryczka, która tutaj idealnie się nadaje może być świeża, może być w proszku. Śmiało możecie ją dodać według własnego uznania. Ja lubię tę pastę, kiedy jest rzeczywiście ostra, więc dodaję ostrą papryczkę. Na tym etapie mogę dodać wreszcie tuńczyka. Nie dodaję go wcześniej, żeby tę świeżość tuńczyka po pierwsze zachować, a po drugie, żeby zbyt mocno się nie rozgotował, żeby te kawałki tuńczyka były widoczne w sosie. Dlatego też wybiorę te najładniejsze elementy z całego tuńczyka, żeby posypać nimi również gotową pastę, więc 3-4 kawałeczki pozostałą część wkruszam do sosu. I oliwki. Zielone oliwki które pokroję tylko na pół. Oliwki są nadziewane papryką, więc ładnie wyglądają. To też zachowamy część również do dekoracji, takie jak tuńczyka. Kroimy po prostu oliwki na pół. Pamiętajcie, że gdy dodajecie oliwki takie nadziewane, one są już w zalewie słonej, dlatego też nie doprawiajcie sosu do samego końca, aż do momentu, kiedy te oliwki nie trafią do niego, bowiem no, wpłyną na pewno na jego smak. Mieszamy. Widać kawałki tuńczyka. Oliwki do środka. Zobaczcie, piękna, kremowa, aksamitna i gładka konsystencja. Sos gotowy, makaron również. Musimy to wszystko połączyć, ale robimy to w ostatniej chwili. Makaron nie może zbyt długo leżeć w sosie, dlatego też przygotuję jeszcze jeden składnik, łamiąc absolutnie wszystkie obowiązujące w kuchni włoskiej zasady. Łamiąc ich nadwornym produktem, czyli mozzarellą. W przypadku maślanego sosu, pikantnego, świeżego z pomidorami i tymi koktajlowymi pomidorkami, Mozzarella pokrojona w drobną kosteczkę, wymieszana z odrobiną natki pietruszki naprawdę idealnie będzie się komponowała. Dlatego też kroję tę mozzarellę i niezależnie od tego, czy użyjecie klasycznej mozzarelli czy też mozzarelli light, spokojnie możecie ją dodać, ponieważ ona raz, że będzie ładnie wyglądała, a dwa, ta świeżość sera w połączeniu ze świeżością pomidorków to naprawdę dobry dodatek. Kroję ją bardzo delikatnie w kostkę. Chociaż idealnie byłoby również porwać ją na nieco większe kawałki, otwierając jak książkę. Zobaczcie, ona ma piękne, piękną strukturę. Dlatego też postaram się również tymi kawałkami udekorować może talerz. Polewamy mozzarellę oliwą. I dodaję do niej odrobinę natki pietruszki. W miarę gotowania, sos nabiera mocy. Pryczka się porządnie przegryzła, więc to najwyższy czas, żeby wymieszać sos z makaronem. Czekamy zatem, aż nagrzeje się tylko mała patelnia. Razem z sosem i włożę do niej jeszcze gorący makaron. Do zagrzanego sosu dodajemy makaron. I to wszystko teraz dokładnie mieszamy. Pamiętajcie o tym, żeby makaron nie pływał w sosie jak cienkie kluseczki, które robi babcia w rosole. Bo te kluski mają być tylko otoczone sosem, dlatego ta konsystencja jest idealna. No, i teraz już tylko musimy to wyłożyć na talerz. Układamy tutaj kawałki tuńczyka. Oliwki. Małe miodowe pomidorki. Do tego wszystkiego dajemy mozzarellę pokrojoną albo porwaną w palcach. Wiesz, ta porwana będzie wyglądała dużo lepiej. Dosłownie kilka gałązek natki pietruszki, żeby było świeżo, żeby było kolorowo, żeby było pachnąco. No i przede wszystkim, żeby było lekko, bo to rzeczywiście proste, fajne, lekkie danie, które można przygotować dosłownie w kilka minut. Na samym końcu nie mogę się oprzeć świeża oliwa. Zawsze to robię w przypadku makaronu. Nakrywamy. I gotowe. Spróbujcie i napiszcie. Aha, tylko napiszcie ładnie. No to teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć Wam smacznego. A jeszcze więcej inspiracji i innych przydatnych informacji czeka na Was. Tu i tu. Do zobaczenia.